Co? Zajdę na tańczę do sali. Ja tam tańczę. To no. Co? Co? Ja. Ja co? Ja. Ta lampa tu trzeba wymienić, nie? Dziwne te. To są martwe lampy. Trzeba nie wiem, gdzie to stawicy są? Pieprzysz. No. Nie no, tak to fajnie chodzi. Akurat ten olej tu spuszczaliśmy. Teraz tam centryfuga, czy co tu wie. Co tu właśnie siedzi? Ten dodatkowy taki filtr, co się tylko wyczyści. Co ileś tam kilometrów. Nie wiem, co to, bo co 30. Też nie mam pojęcia, jak to richtig funkcjonuje. Ale jest taki syf, widać taki. Jest tak. Czy to spełnia jakąś rolę? Ma takie Öl kula. Nie to ci grebi. Takie masło. No ja to tu wyczyścimy, filtr założymy, wtedy jak chcę inny olej wlać, trochę ropy dolać, czyli taka płukankę zrobić, znowu spuścić, wtedy już tam dobry jakiś olej wlać, żeby już mógł stać. Jak znowu zakładacie, centryfuga chyba to się nazywa,
To tu na ten znaczek trzeba zwrócić uwagę. To musi się zgrać właśnie. No, dam to radę tu pokazać. Ja właśnie. O. Tam. Jo, nie widać. Ciekawe przy tym filtrze. No nie wiem, ja nie znam tą firmę, ale niektórzy was, z was tu na pewno. Wytwórnia filtrów. To za komuna było? 60. Ja? O kurde. Sposób montażu. A no to proste, to każdy wie. Po rusku też nie. Made in Poland. Made in Polonia. Ale data nie. Nie, data raczej nic nie będzie. A przy filtrom niby tu jest jakiś. Nie? 2008 pewnie. To raczej nie, co? Nie. To. Raczej nie, nie? W każdym bądź razie. No, oryginalny filtr, kurde. Może ktoś chce, sprzedam 5 zł. Dobra, wkładamy ten nowy. Dobra, gdzieś tam 2,5 litra tego teraz wlałem. Będzie. No. Litr ropy. Normalnie bym tego nie wlał, ale. No, jak przy zakupie tego auta już było. No to. Napukanie. Niech będzie. No, jak widać, będzie to widać na kamerze. Verva Super Racing. Nie no, normalna ropa. Ups. Litr tego. Niech pochodzi na małych obrotach i wtedy to spuścimy i wtedy już właściwy. O. Parę minut spuścimy to. A ogólnie to tu wyłuszyć. Thank you.
Dobra. Ale już jest czarny. Zaraz w garażu będzie. Teraz nie będzie widać. W garażu jeszcze raz zobaczymy. Może jak ktoś z Was to ogląda tu i ma może pojęcia tu o tych Fiatach. No, bo dla, no, bo ja, dla mnie to jest coś nowego, muszę Wam powiedzieć. To jest silnik tu 1300 i czy tu nie brakuje zbiornik wyrównawczy? Jest to czasami ten szlauch, co mi się do tego zbiornika. Bo ten wiszał tu einfach tak, tu tak einfach w dół tu. Nie, to by było takie moje pytanie. Może ktoś akurat tego wie. Dobra, nie chodzi tu. Składamy tą kołyskę tu. No, będzie projekt.